chwilę po godzinie 4 rano, 15. Ostatni dzień ze szlaku karpackiego. Zacznijmy go wspólnie. No chwileczkę zejścia, chciałem powiedzieć, do centrum Ropek i jesteśmy jednocześnie na głównym szlaku beskidzkim. Na tym fragmencie ostatni raz łączą się te dwa szlaki GSB oraz szlak karpacki, niebieski oczywiście. Oj, 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 powiem wam, że ten wieczór i noc regeneracyjnie to była kaplica. Przyjechali panowie z magazynu na szczycie, którzy robią sztafetowo GSB. Przyjechali przed 20, zjedli kolację. Ja gdzieś od 20:40 się układałem do snu. Po 21:00 zasnąłem na chwileczkę dosłownie. Przyszli gospodarze paryjówki i no, zaczęła się lekka biesiada. Więc się już obudziłem i nie mogłem zasnąć. I podjąłem decyzję strategiczną, przewracając się z boku na bok, że wstanę do nich, wypiję dwa szybkie piwa, może to mi pomoże zasnąć. Impreza zakończyła się po północy, to mi nie pomogło zasnąć. Wierciłem się do prawie drugiej. No a budzik nastawiony dzisiaj na 3:30, no i wstaliśmy. 2 godziny snu. Nie wiem, jak dam radę, ale najbardziej się boję o nią. Standardowo. No nic. Najlepsze jest w tym wszystkim tylko to, że to już ostatni dzień. Że dojdziemy do mety. I dzisiaj dlatego tak zaciskamy od 4 rano, bo znajomi z Wrocławia wracają ze swojego bieszczadzkiego tripu z Dwernika i zajadą do Grybowa po mnie. Zabiorą mnie i będę miał transport do Wrocławia. Ależ cieszę się, że zasnę dzisiaj w swoim łóżku. Cieszę się też, że to już koniec tego szlaku. Mam nadzieję, że jeszcze znajdą mnie refleksje, przemyślenia. Będziemy podsumowywać ten szlak. Mam nadzieję, ponieważ na razie to jest autopilot i idziemy. 33 km na dzisiaj zaplanowane, wyjście z Ropek, kilka górek jeszcze po drodze, około 1000, zegarek mi pokazuje nawet, że ponad 1000 w górę. No musimy podołać ten ostatni dzień. Przed momentem z tej polanki, tak 10 metrów przed nami, dwa ogromne jelenie przekroczyły nam drogę. Stukot racic był potężny, a z dobrych wiadomości świetne jest to, że póki co nie pada. Ma zacząć dziś koło 7, ale to jeszcze minimum 2,5 godziny. No zobaczymy, oby się nie ziściło i oby w takiej aurze pogodowej dojść sobie bezpiecznie do końca. 5:11, coraz jaśniej i pierwsze podejście. No można się tu umęczyć od razu zarobkami. Ścianeczka w górę, ponad 100 już zrobiona przewyższeń, no jeszcze tylko 9 razy tyle i z głowy. Tak naprawdę ostatnim wzniesieniem dzisiaj będzie Hełm, góra o nazwie Hełm, wznosząca się nad Grybowem. Trochę się już jej nie mogę doczekać, bo to będzie ostatnie podejście. Oh, pięknie, pięknie. Oj, niebieski szlaku, dałeś mi popalić jak żaden inny. Dostałem w kość lekcja życia, lekcja wędrowania dla uczniaka. Może nie pierwszej klasy, ale mocno. Działo się tu niemal codziennie coś. Początek, pierwsza część trasy
Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że zacząłem od Rzeszowa. I ta pierwsza część, te pierwsze 6-7 dni chaszcze błądzenia, słabe oznakowania czasami. No, ciężki, ciężki teren, dziki. Ta kruszelnica, piekło. Ostro, ostro. Niby po górze, a dało w kości, to ostro. A druga część trasy. Hopki, hopki, graniczne górki. Góra, dół i się wypacamy. Ależ mroczny las. Tylko się cieszyć, że nie pada. Odpukać. No i tak, tak jak już gdzieś tam we wpisie z tego dnia, z dni poprzednich i z opisu do tego filmu wynika, jak wiecie doskonale, takie szlaki zapewniają mnogość, mnogość różnych refleksji, przemyśleń. Jedną z nich teraz się z wami podzielę. Ten oto szlak na długi czas, nie mówię na zawsze, ale na długi, długi czas jest moim ostatnim szlakiem długodystansowym. Wiedziałem to już przed jego startem. Nie czułem jakoś chemii. Czułem pragnienie spełnienia marzenia, które zaplanowałem gdzieś lata temu sobie. Wymyśliłem. Trochę się stałem zakładnikiem własnego marzenia, żeby dopiąć coś do końca. Zakończyć jakiś, dziwnie to zabrzmi, projekt. Ale już wiem, że na pewno tej psińce, na pewno sobie w najbliższym czasie, mam tu na myśli rok, może dwa, nie mam żadnych planów, tak jak wcześniej miałem 3 lata wstecz, plan na 3 lata. Nie mam żadnych planów związanych z długim dystansem. Nie chodzi tu tylko o odpoczynek, ten się oczywiście należy. Chodzi już o dłuższe przemyślenie, trwające tak naprawdę już, nie wiem, z pół roku, z 4 miesiące na pewno. Niektórzy moi bliscy już o tym wiedzieli, że waham się, bardzo się wahałem, czy ruszyć na ten szlak. Cieszę się, że to robię, że to zrobiłem. Natomiast wiem, że teraz przyjdzie czas na inne priorytety. W końcu górę weźmie rodzina. Taki mam plan. Taką mam ambicję. Chodzi przede wszystkim o to, że dziecko me chodzi już w tak kumaty wiek, że czas tej małej istocie pokazać trochę tego piękna, piękna tego świata. Po prostu skończył się dla mnie póki co pewien etap. Nie mówię na zawsze, może kiedyś gdzieś wajcha odwinie się ponownie w tę samą stronę. Na teraz stop ze szlakami. Może coś na jesień, ale takiego rzędu 100-150, nie więcej, żeby ta rozłąka jednak z domem nie trwała więcej niż 4-5 dni, bo to jest jednak zajazd. Powiem wam, że na tym szlaku jak nigdy i jak nigdzie, mimo że z pieskiem wędrowałem, to poczułem samotność. No, jak nie widzisz przez blisko 2 tygodnie żadnego turysty z naprzeciwka, to o czymś to świadczy. Nieprawdaż? Kolejne dwie rzeczy podsumowania z tego szlaku to głowa, czyli mental, i fizjo, czyli no też istotne, siły fizyczne. Zacznijmy od tego drugiego. Powiem wam, że w pierwszej połowie szlaku, po pierwszej, trochę się bałem o Leśkę. Gdzieś tam 7 dnia już jak nawadnialiśmy się, ona sobie wiła gniazdko obok. Ale błoto. I odpoczywała, a taka z reguły nie jest. Ciśnie ostro, jest harpaganem mocnym. Idę tędy, Lesia. A sam o sobie mogę tyle powiedzieć, że to chyba najlepsza moja życiowa forma.
No jeszcze nigdy tak nie miałem. Zegarek mi pokazywał po drugim dniu, że się powinienem 40 kilka godzin regenerować, a po ostatnich dniach już 4 godziny, 2. I faktycznie jakiegoś większego bólu nóg nie było, organizm się zaadaptował w miarę szybko. No i na szczęście póki co, bo jeszcze 25 km z hakiem, ale odpukać bez kontuzji. Standardowe jakieś mikrourazy, ale bez przesady. A mental, to co w głowie, no to też słówko, wspominki. Powiem wam, że bardzo się bałem, jakie będą reakcje przy potencjalnym spotkaniu niedźwiedzia między Leśką a niedźwiedziem. Ludzie miejscowi, pani sklepowa między innymi z Teleśnicy Oszwarowej, gdzieś tam ktoś tam z jakiejś chatki, ktoś tam, coś tam, zawsze uspokajali mnie, że niedźwiedź ci do psa nie podejdzie, on zejdzie z drogi. I to, kurczę, wlało w moje serce jakąś dozę spokoju. Każdy dzień na tym szlaku to oswajanie się. Co nie zmienia faktu, że jak nagrywam dla was te filmy, to trzymam w ręce dzwoneczek za każdym razem, żeby nie dzwonił, bo od drugiego dnia do dziś, do ostatniego, on sobie dynda. W razie W, żeby nikogo nie zaskoczyć. Także ten szlak bardzo mnie zbudował pod kątem obaw. Gdzieś te granice przełamywane dzień za dniem. Oswajanie się z dzikością tego szlaku bardzo mi pomagał. Każdy kolejny dzień w tym. Nie ma co grać chojraka. Wciąż dzikie tereny. Wciąż z tyłu głowy jest ta myśl, że trzeba być w miarę głośno. Ale bez przesady. Nie dajmy się zwariować, bo już z początku wariowałem. Ktoś może się śmiać. Cały mój zestaw antyniedźwiedziowy, to wiecie, jaki był przecież. Dzwoneczki, audiobook włączony w takich dzikszych terenach, w komórce gdzieś tam książeczka się czytała. Cztery książki przeczytałem przez całą tę wyprawę. Przesłuchałem. No i śpiewanie, la la la. A w razie W, jeden taki newralgiczny był moment, 2 dni temu, gdzie metro od nas coś zaszumiało w krzakach, to ręka od razu powędrowała na gaz. Mam specjalny gaz na niedźwiedzie, o odrzucie między 8 a 10 metrów. Mocna rzecz, dawno temu kupiłem na wyjeździe w Karpaty Rumuńskie. Dodawało mi to jakiejś tam takiej, nie wiem, może nie otuchy to złe słowo, ale lekkiej pewności, że w razie już jakiejś krytycznej sytuacji masz, brzydko to określę, broń. W życiu nie chciałbym czegoś takiego stosować na czymś, co żyje i jest dzikie. Ale gdyby jakimś przypadkiem, jakimś niefartem jej bądź moje życie było zagrożone, no to dźwigam cały ten szlak, gaz na niedźwiedzie. Możecie się śmiać bądź nie, tak zdecydowałem. Długo myślałem, czy brać. Widziałem, że niektórzy youtuberzy, którzy przechodzili ten szlak, mieli ze sobą to. Czy warto? Nie wiem. Niech sobie każdy oceni. Mi się wydaje, że ryzyko ataku ze strony niedźwiedzia, no to co zawsze wszyscy mówią, dopóki on nie jest przestraszony, dopóki się na niego, czy szczególnie na samice z młodymi, nie natknie znienacka, nie wystraszy, no to zwierzę to jest piękne i niegroźne. Tak bym to widział. Póki co. No i ten mental właśnie wzrastał z dnia na dzień. Ten szlak mnie oswajał ze sobą z każdą możliwą chwilą. I codziennie byłem tu spokojniejszy. My tu gadu o całokształcie, a po pierwszej dyszce dzisiejszej zaczęło od kilkunastu już minut mrzeć. I tak sobie siąpi kapuśniak. Oby to nie przerosło się
nic gorszego, póki co jeszcze kurtki nie ubieram, ale jak to się tak dłużej będzie utrzymywać, chyba będzie trzeba. Woda chlupie w buta. Już liczyłem, że ostatni dzień będzie bez rewelacji. Ale na tym szlaku rewelacje muszą być codziennie. Nie ma wyjątku. No tu przy dobrej widoczności byłoby ładniutko. A też jest mistycznie nawet troszkę. No i się rozpadało, pada, trzeba było plecak przyodziać, kurtkę też ubrałem, komórka w dwa worki na przykupy i grzejemy. Powiem wam, że grubo, zejście z suchej homoli tym błockiem, już takie poślizgi szły, że kije z 5-6 razy mnie uratowały, a gdzieś tutaj już chyba jest czarny. Na to jezioro Klimkowskie, jakoś tak, już idziemy. Trochę cywilizacji, widziałem jakiś domek, tam jakieś coś się dzieje. Ale dopływa znowu pogoda, no nic, nie będę narzekać. 12 dni słońca, jeden pochmurny i dwa deszczu, to i tak dobry bilans, bardzo dobry. Dlatego wciąż uważam, że na wędrówki przełom maja i czerwca super, super termin. A na koniec jeszcze trochę chaszczowienia gałęziówy. Niektórzy nazywają ten szlak głównym szlakiem karpackim. No wiadomo, jak główny, no to główny nie może iść jakąś główną drogą, tylko musi jakimiś zadupiami. Na ostatni dzień, ostatnie 16 km, jeszcze troszeczkę atrakcyjek. Myślę, że to odpowiednia pora, żeby też powiedzieć, że chciałbym zadedykować komuś ten marsz. Dedykuję go swojej mamie. Mojej mamie, która od całkiem niedawna zaczyna być biegła w internetach i w YouTubach. Nawet jej nie instruowałem, ale już wie, że klika się lupkę, wpisuje lap trekking i ogląda nowy odcinek. To też YouTube nie uchronił mnie przed ukryciem przed własną mamą tej wyprawy. Poprzednie ukrywałem najdłużej jak mogłem. Mama dowiadywała się w trakcie, ale przez co mniej się martwiła. Tu martwiła się od pierwszego dnia. Dlatego też i za cały trud wychowania takiego dziada jak ja. Mamo, dziękuję i dedykacja dla ciebie. Ten szlak przechodzę dla ciebie. A jak już miłe słówka i chwila wygodnej drogi asfaltu, to podziękowania, wiadomo, standardowo, ale też niestandardowo. Rodzinka, kochana rodzinka, dziękuję wam bardzo, dzięki wam to było możliwe. Najbliżsi, dalsza rodzina, dziękuję za wsparcie i tym wszystkim, którzy wpłacili na zrzutkę, dali coś od siebie, okazali serce, wspierali nas w komentarzach, bez wyszczególniania. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję wszystkim. To nie jest wyprawa, tak jak mówiłem już przy okazji GSB, jednej osoby i pieska. To jest zaangażowany cały młyn ludzi w to, żeby to się mogło udać. A, pięknie, zostało niecałe 16 klocków. Niebo się troszkę otworzyło, nie szkodzi. Dociśniemy to do końca. Mając na koncie GSS, GSB, no i za chwilę kończąc szlak karpacki, nie da się tego porównać. To jest ten szlak, który właśnie kończymy, to jest zupełnie inna liga. Zupełnie inna liga, inna dyscyplina. Trochę bym tak to nazwał. Czy najpiękniejszy tu szlak? Też ciężko porównać.
bo gdyby odjąć trudy, które ten szlak serwuje wędrowcom, no to wydawałoby mi się, że jest najpiękniejszy i taki najbardziej różnorodny, bo tych cmentarzy, kapliczek, no i pejzaży, łąk, no jest piękny. Rok temu byłem skrajnie zakochany w GSB. Przez bite pół roku czytałem posty na grupie facebookowej tego szlaku. No i ostro się zadłużyłem w nim. Niebieskim szlakiem karpackim na pewno jeszcze będę długo żyć, czytając relacje innych osób, dopingując, trzymając kciuki, nie umniejszając nikomu, powtarzam, nikomu, chciałbym, żeby to było, zostało dobrze zrozumiane, ale myślałem, że GSB jest hardkorem, ale przy tym szlaku to za przeproszeniem, no nie chcę mówić, że to szlak dla lalusiów, ale tam to jest wygodna autostradka, co prawda więcej przewyższeń, ale codziennie cywilizacja, codziennie spotykasz ludzi. No zupełnie inny rodzaj przygody, zupełnie. Tutaj faktycznie można mówić o głębokiej samotności. No i doznawaniu i przeżywaniu szlaku namacalnym. Szlak cię pacnie swoją łapą, przewróci, skopie, opluje, a na koniec może dane ci będzie przybić mu pionę, tak zwaną finalną kropę. No tak bym to podsumował. Ciężko mi o coś tak na prędce teraz. Jeśli będę jakiekolwiek jeszcze odcinki kręcić na tym kanale, to pewnie będą się pojawiać jakieś dygresje, analogie do tej przygody życia. Co roku przygoda życia i co roku poprzeczka podnoszona. I teraz już jest top topów. Haha, jakie piękne podsumowanie tego szlaku. Idę, czapa kaptura mi zasłoniła widok, nawijam do was, nawijam o tym pięknym szlaku. I idę nie tą drogą, co trzeba. No to ścinam lasem z powrotem do niebieskiego 150 metrów na przełaj. Już nie będę wracać do poprzedniego rozdroża. Przejdę się tędy, a nuż znajdę jeszcze gawrę niedźwiedzią. Chciałem tylko nadmienić, że coś tam gadałem o tężyźnie fizycznej, o jak fajnie, bez kontuzji. A chwilę później Achilles coś się odezwał i łupie z każdym krokiem, i łupie. Trudno. Niecałe 10 do mety, niecałe 10, doczłapiemy. A jak nie, jak trzeba będzie czołgać, to doczołgamy. To wygląda jak scenariusz jakiegoś filmu. Zaczęliśmy wchodzić na ostatnią górę, na hełm. Ostre pięcie się jest. I lunęło, ostro lunęło. A ja się pozbyłem kurtki. Pozwolę sobie na końcowy prysznic. Grzejemy pod tą górę. Słyszycie to? Posłuchajcie. Ptaki ćwierkają. Nie wiem, żadna pewnie nauka objawiona, ale przyzwyczaiłem ostatnio takie moje małe odkrycie. Jak już ptaki ćwierkają, to zwiastun, że zaraz deszcz przejdzie. Pewnie uczyli was tego rodzice, jak byliście mali,
albo w przedszkolu taka wiedza. No ja natomiast uczę się empirycznie. Hełm. Ostatnia góra. Krzyż, symbol poświęcenia żołnierzom wyklętym. Różyczki, kamyk, ławeczka, prosimy nie śmiecić. Hełm. Jest! Ostatnia góra. Teraz już tylko w dół. Do Grybowa. 1,45. Suniemy. O, stromizna. No mili Państwo, 5 km i 250 metrów do mety, do końcowej kropki. Czymże jest te 5 km przy bezwzględnych 440, coś takiego, nie wiem, policzę sobie to później. I tak trochę odchodziłem od szlaków, lekko błądziłem. Zastanawiam się, co sobie powiem, jak dojdę do końca. Myślałem, że krzyknę nigdy więcej, że mam dosyć, ale już wiem, że jednak będzie radość. Już z hełma schodziłem, się coś lekko oczy zaszkliły. No. Plecak pełen emocji. Dzisiaj może wybuchnąć. Wiadro z deszczem zacinają prosto w pysk. Karpackie niebiosa płaczą. Nie chcą, żebym spadał stąd. Ale ja stąd spadam. Jakie borały. Ta dziewczyna to największy kozak, jakiego znam. A i powiem coś miłego o sobie. Jestem kozakiem również. Oho, jeszcze jak dobrze pójdzie, to standardowo trafię na procesję. Niecałe 2 km zostały. Powiem Wam szczerze, że troszkę zaczynam wypatrywać za medalem. Gdzieś tutaj mieszka Pan Antoni, który własnoręcznie robi drewniane medale dla zdobywców Szlaku Karpackiego. No i nie powiem, założyć tej dziewczynie na szyję byłoby całkiem miło, taką ozdobę. Co prawda w ogóle nie zbieram oznak PTT-kowskich, ale ta by była najcenniejsza. Patrzcie, oto jest to fantastyczne miejsce. Niebieska kropka. Grybowita, gratulacje. Kropki dla zdobywców. Jeska. Główny szlak karpacki, darmowe kropki. Motywujące. Bierzemy. To było niesamowite, to było niesamowite. Zaszedłem tam po tą kropeczkę. Pani z balkonu wyskoczyła. Czy skończyłem szlak, to proszę poczekać. Wybiegła. Wybiegł mąż, Pan Antoni. Wybiegł syn. Wszyscy mi gratulowali, nam. Porobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Coś pięknego. Jeju, jakie to jest miłe. Panie Antoni, dziękuję. To, co Pan robi, to jest ważniejsze niż odznaki PTT-ka dla mnie. Których nie mam, a to jest najcenniejszy medal za najtrudniejszy szlak. I wstrzymam kciuki, żeby Panu się na emeryturce udało z tym szlakiem. Dziękuję. Brakuje słów. Brakuje. I na koniec małe rozczarowanie. Nie ma słupa z kropką. Pani powiedziała, że wycięli starego i nie postawili nowej kropki. Chodzę, szukam. Proszę, PKP Grybów. Lewy górny róg ekranu. No nie ukrywam, że takie lekkie rozczarowanko, że nie ma tej kropy. Ale to tylko kropka. Szlak zakończony. Mamy to. Mamy to. Nie, Leśka, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to.